Jaworznicy kryminalni zatrzymali sprawców zuchwałego napadu na sklep w Byczynie. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował sprawców. Za to przestępstwo grozi im do 12 lat więzienia. Z tymi osobami zostały wykonane wszystkie czynności. Mężczyźni przyznali się do tego napadu rabunkowego. Przypomnę, że wtedy ich łupem padło ponad 3000 zł. Przypomnijmy, 15 marca w jednym ze sklepów przy ulicy Krakowskiej w Byczynie, tuż przed zamknięciem, weszło trzech mężczyzn w kominiarkach i skradło ponad 3000 zł. Wszyscy, tak jak wspomniałem na początku, są mieszkańcami województwa małopolskiego, są w wieku od 20 do 32 lat. Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili również, że w tym napadzie brał udział również czwarty mężczyzna. W tej sprawie wiemy już, że jeden z tych mężczyzn czekał z zapalonym, tak zwanym zapalonym silnikiem w samochodzie na pozostałą grupę, szajkę bandytów. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie podejrzanym zarzutu rozboju. Sąd zastosował wobec mężczyzn 3-miesięczny areszt tymczasowy. Jeden z nich już przebywa w zakładzie karnym za podobne w przeszłości przestępstwa. Za przestępstwo to sprawcy mogą trafić za kratki nawet na 12 lat.